Być może zaintrygowały Cię cyfry, które występują, które można wprowadzić dla każdej warstwy w oknie ustawień warstw. Te cyfry to są tak zwane grupy przecięć i w ten sposób oznaczamy warstwy, które mają nawzajem swoje elementy czyścić. Taką sytuację mamy tutaj, ta warstwa ściany ma numer 1, czyli z każdą inną warstwą za wyjątkiem ściany 1 będzie czyściła swoje połączenia. Jeżeli wpiszemy 0, jeżeli jakaś warstwa ma, Grupę przecięć 0, wtedy nie czyści żadnych swoich elementów, nawet na tej samej warstwie. Przeprowadzimy taki eksperyment. Tutaj, te nasze ściany, które są w projekcie, wszystkie są na warstwie A ściany. 220, klikamy OK. Teraz mamy grupę przecięć 0. Żadne połączenie dla tych elementów, które na tej warstwie leżą, nie zostały wykonane. Czyli mamy tutaj e, widoczne ubytki w geometrii. E, wróćmy może do tego okna, wprowadźmy z powrotem jedynkę. Natomiast zauważmy, że tutaj mamy dwójkę dla ściany 1 i przeprowadzimy taki eksperyment. Tą ścianę przerzucimy na właśnie tą warstwę, która ma priorytet 2 grupy przecięć. I tak wygląda nasze połączenie w tej chwili. Wszystkie elementy się czyszczą, za wyjątkiem tej jednej ściany.